Do instalacji systemu dystrybucji powietrza na tym obiekcie inwestor wybrał naszego partnera handlowego Rekuperację 24. Jest z nami Marcin. Marcin, powiedz, jak będą wyglądały etapy pracy w najbliższych dniach? Zaczynamy na początek od etapu instalacji, czyli rozprowadzenie systemu dystrybucji podwieszonego pod sufitem, czyli w warstwie ciepłej. Wprowadzamy sobie to wszystko do pomieszczenia technicznego, gospodarczego na piętrze. Rozdzielacze pod sufitem, wprowadzone wywiew i nawiew. Do pomieszczenia wprowadzone do centrali. Centrala również będzie w warstwie ciepłej, domowej, specjalnie przeznaczonego pomieszczenia, w którym będzie umiejscowiona czerpnia. Strona północna, wyrzutnia odsunięta odpowiednio od czerpni, także tutaj będzie inwestor miał bezpieczeństwo, że nic nam się nie będzie składało zimą, nie będzie nam się podżywało latem. Także mega. Mogę powiedzieć, że doskonałe warunki. Zaplanowaliście to niezwykle profesjonalnie. Pomieszczenie gospodarcze specjalnie zaadaptowane na rekuperator już w fazie projektowania domu nie wyłącza nam miejsca użytkowego domu, ale umożliwia nam swobodny dostęp do serwisu rekuperatora, do wymiany filtrów, do przeglądu kanałów głównych, jak również przeglądu czerpni i wyrzutni.